Żmija, ale to chyba jest tylko skóra. Żmija zrzuciła skórę, żeby nas tu nie zaatakowała zaraz. Zżera nam przez robaki. Salamandra idzie na tory. Zatrzymujemy pociąg, jest pod ochroną. Jest symbolem tego miejsca. Janek chyba nie chce. Idziemy w góry z naszym oswojonym gołębiem. Reksio! Rzutkiem mi kiełbasy. Niech pokaże sztuczkę. Daj głos. Ty faktycznie dał. Trzeba mu będzie dać tą kiełbasę. Lewo, prosto. No to jest pytanie. Na rondzie drugi. Gdzie on jest? Tam. Gdzie ten punkt widokowy? No tutaj mamy tą drogę, no nie w lewo, a tutaj mamy tą w prawo. I tutaj jakbyśmy poszli w lewo, to tu jest jakiś punkt widokowy, nie? To jest przy takiejś, przy jakiejś batce. A dalej jeszcze jakby iść, to jest polana. Też punkt widokowy. O, skręć w prawo, no. Następnie trzymaj się lewej strony. Dobra! To troszkę tej drogi jest. No, turlać swoje gówno. Włączam nagrywanie, możesz coś o nim powiedzieć. Was komentarz. No gnojaczek, no. No ale on nie ma kuli, stary. Jak nie ma? No gdzie on ma? Zestresował się i puścił. No to by była gdzieś tutaj. Srady tu się. Nie tak tutaj pan jak szorszcz. O stary, co to tu się dzieje? W jakim to języku? Gdzie my jesteśmy w ogóle? To chyba nie jest już polski język. Ludzie. Jakaś ten, tu jest gdzieś to skrzynka. Słowacki nie pisze, tutaj co jest to nasz znaczy. Badacz skrzynki. O chłopie, patrz, to tutaj te kordy pokazują, idziesz. Chłopie, ja jestem za tobą. Gdzie to prowadzi? No to tu będzie gdzieś. Słyszysz, jak to pika. Tu już jest blisko. Piko. Gdzie tu to jest? Gdzie to jest? Coś tu wystaje. Myślisz, że to to? Chłopie, sprawdzimy. Myślę, że to to. Chłopie, to jest chyba ten pin od tej gry. Otwieraj. O chłopie, kolejny pin. Stary, zamazywać ten kod. A, ten kod, no, no. Ten kod trzeba zamazać. No. Ale jaja. Tam jest tabliczka, wstęp zbroniony. Gdzieś tu była, o. Zakaz wjazdu, nawierzchnia błotnista, twa remont. Twa remont? Ale my mamy ten, licencję na zwiedzenie takich miejsc. Dokładnie. Musieliśmy zdać egzamin. I patrzcie, jakie góry. Ale tych mrówek jest. Gdzie nie staniemy, to mrówki. A tu było mrowisko. Gdzie my są tak w ogóle mniej więcej? Jakiś ten. Kojarzy? A my są gdzie? Jesteśmy tutaj. Kapliczka świętego Jana Pawła. A w ogóle czyje to? To jakieś baczysko jest? Tu są jakieś ule chyba. Ale gryzą. A pod nami jest jakiś zbiornik na wodę, czy kiwój? No to będzie ten bunkier. Jaki bunkier? No ten, co tam studnia taka była, nie widziałeś tego? Nie. Jest dopływ powietrza, czyli można wchodzić do środka. Gdzie ten szok? Puchar w serce. Poleciał. Pijemy piwo. A w sumie co się pyta. Wyciągaj to taka to. Chyba, że otwieramy tego szampana. No ja tej nie otwieram. To jest dach tego bunkra. O chłopie, jakiś turysta musiał tu przez czymś uciekać, że nawet karimatę zostawił, nie? No no, karimata zostawiona, a po turyście ani śladu. Dokładnie. Turysta chciał se poćwiczyć przy tym widoczku. Na tym bunkrze pewnie. Rozłożył i coś ewidentnie się musiało wydarzyć. No i patrz, pił alkohol. O kurwa, jeszcze nie posprzątał za sobą. No, to musiał jak... A chłopie, zobaczymy, czy jest jak coś tam. Jak sprzątać, chłopie, jak on uciekał. Stary, prawie pełne. Puk. Prawie pełne. No. Faktycznie. Musimy być czujni. To jest... Ewidentnie przed czymś uciekał. No. Zostawił karimatę, alkohol. To jest dach tego bunkra, nie? Przejdziemy się tu po krzakach. Mogę się założyć, że tam też coś znajdziemy. No, trzeba gdzie to zbadać. Dobra, idziemy. Ale suche drzewo. Wystarczyłaby jedna iskra i by to wszystko poszło z ognia. Dobrze, że ten turysta był niepalący pewnie.
wchodzimy w ten gąszcz. No najpierw zobaczmy, czy jest jakiś ślad. Badam. Badany. Coś tam jest. Tam jest, to dawaj. Byle nie korba jadowita. Nie stary, to nie korba, to tylko Twix. Kolejny ślad po tym turyście. Tak musiał spierdzielać, że nawet Twixa zostawił. No albo przestraszony tu go jadł. Możliwe w sumie. Chował się w tym gąszczu przed czymś. Uzupełniał cukry. Gdzie byście poszli? Tutaj, spoko, my tu nagrywamy. Stary, nie. Tu się coś błyszczy. No, tu się coś błyszczy. Ewidentnie tu się coś błyszczy. Patrz, chłopie, telefon. Ale jaja. Zaraz go oczyścimy. Sowa! Co to było? Albo pijani turyści. Pijany gają. Zobaczymy, co jest na tym nagrane. No, bateria wysiadnięta. Ale lipa. Będzie trzeba go podładować. No. Chłopie, właśnie wbiło 10 tysięcy obserwacji. Otwieram. O chłop. Tylko poszczęca. No to widzowie. Dziękujemy widzowie za obserwację. Lajkujcie, subskrybujcie tego kanał. A my walimy tego ruskacza. No i tak. Co to było? Co to było? Co to było? O chłopie, ten ul dalej stoi i chyba zaczynają go odbudowywać. Stary! Stary, ale częsie! Co chłopie, chyba to szczały w tym kamieniołomie są. Żeby stary nie przyleciały te osy zaraz. O chłopie. Ale tym razem nie zrzucamy kamery. Zbyt drogocenne. Jesteśmy na ambonie. Jest ten ul. O chłopie, co to jest? Widzisz to? Stary, to jest chyba ten pin. Kolejny pin od CS-a. Dawaj, otwieramy go. Co to jest? O patrz, stary. Co to jest? Jakaś tęcza. To jest chyba... Welcome to the clutch. Oho, czemu to jest tęcza? Czyli stary, jesteśmy na ambonie... Nie, nie. Jesteśmy w klaczu. W klaczu. Jesteśmy na ambonie klacz. Welcome to the clutch, tak się nazywa ta ambona. Ciekawe, czy ma związek z tymi... Kolibri? Z LGBT. Co to było? Co to było? Czułeś ten podmuch? Czułem. Ale częsie. Co to kurwa jest? Ale częsie. O chłopie! O stary. Że nie spadnij z tej drabiny. Dobra. Sta chłopie. To lecę. Mówię, pan męski, że tylko lesbijskie porno. Ale nie no, trzeba kurwa mieć pomysł, żeby zrobić jambo. Nie trzeba zrobić jambo. Bardzo dobrze. Jak dobrze. No Jezus Mario, takie mokre. Kaci mokre, kurwa, to w sekundzie się spodziewa. To wnet chwyci. Ło, słyszy się dymem. Zaraz tu tyle drzewa masz. Zaraz to będzie jeden płomień z tego. To pierwsze pytanie. Kto napisał wesele Stanisława Wyspiańskiego? Odpowiedź 2, Jan Matejko. Odpowiedź B, kamerzysta C, wesela się nie pisze. A odpowiedź D, Stanisław Wyspiański. To kto napisał wesele Stanisława Wyspiańskiego? Stanisław Wyspiański. Tu. Truu, gratulacje, wygrał pan. 10 IQ. Czy gra pan dalej? Tak. Dobra, to... Podwajamy stawkę do 20 IQ. 20 IQ, no. Dobra, pytanie na 20 IQ. Nie wiem, ktoś pomoże. Ma ktoś pytanie? Dobra, 2 plus 2 to jest 5. Są 5. Na matematyce to bym poległ. To jest 8, drugich 3, 1 4. Zajebiście. No i gitara i wygrałeś. Gratulacje. 20 IQ. Dobra, teraz o 40 IQ pytanie. Dobra, ma ktoś jakieś pytanie? Dobra, ja mam pytanie. O nie, jednak nie mam pytania. Mógłbym się sam wywalić na swoim pytaniu. To się kameruje? Proste. To zacznę na burzę mózgu. Ile razy mówię, kurwa, że tu się nie pali? Jak się nie pali? Stary, przecież tu był... O, łapie! Nasze ognisko! Okrutnie!
Oddawaj nasze rzeczy. O stary. Chodź tu bliżej. Chodź. Tam będzie rzucał. O stary. O stary. O łapie. Coś mu wypadło. No? Coś tam. Coś upuścił. Coś upuścił albo mu wypadło. Tylko co? Patrz, coś tu jest. O chłopie. Co on puścił? Patrz, czym uciekał. Kurwa. Patrz, co z niego dropło. O stary, czekaj, niech złapie ostrość. Canals. Cannabis, hopie. Stary canals. Dropło z niego jak z bossa. Dokładnie. Kto to był i czemu to upuścił i czemu z tym uciekał? Canals. Ciekawe, canals, czy jest warte. Może ten. Każdy, leśnic kto... jest kanal. Może. Ale każdy, kto polubi ten filmik i zaobserwuje, weźmie udział w losowaniu. Dokładnie. Ja się pod tym nie podpisuję. Odbieramy gdzieś tu sygnały nawiedzonego pina. To będzie tutaj. O stary, to jest ambona. I ten pin jest... wysyła te fale radioaktywne u góry. To dawaj pierwszy. Masz w końcu skafander. Prosto. Wychodzimy. Tu gdzieś jest ten sygnał. Ciekawe, czy znajdziemy tu coś. Tylko po co w takim gąszczu robić? A? Ten wjeżdżenie? Ambon. Tu gdzieś jest ten sygnał. Trzeba przebadać te drzewa tutaj. Na wysokości. Patrz, jak to jest wysoko. Dobra, robimy cięcie, jak to znajdziemy to. Dobra. Gdzie to może być? Gdzieś w tych drzewach pewnie, tu gdzieś jest ten sygnał. Widzisz to gdzieś? Nie wiem, trzeba się rozglądnąć. Ja nie widzę. Też nie widzę. To cięcie. To cięcie. Dokładnie się nakleszy. Dobra, i gdzie jest ten sygnał, stąd gdzieś dociera. Jesteśmy na szczycie. O stary, tu jest jakaś kupka, patrz. O, jest. O, jest, wow. O, chłopie. Otwieramy. No proste. O stary, to jest ten, co gadałeś. Ten chyba jeden z najdroższych. Jeden z najrzadszych pinów. Patrz, jak się błyszczy. O, ale ciekawe. Inny niż reszta. No, jakiś kościotrup. On jest jeden z najbardziej chyba rzadszych. Chyba no 500 złotych kosztował. No i dobra, to... Bierzemy go do kolekcji. Bierzemy go dla wygranego. Każdy, kto zalajkuje. Dobra, jesteśmy już na tym kamieniołomie. Są te ładunki wybuchowe zasadzone. Zaraz będą eksplodować. O stary. Trzęsienie ziemi. O fakę. Będą wysadzać. No, patrz, coś tam jakby było, nie? Takie niebieskie, znaczy pomarańczowe. No, to idą te kable pewnie. Chodźcie, skrócimy tę drogę tędy. Ale baby już spadł. Żyje. Medyki. Jesteśmy już na piątym poziomie. Idziemy pokonać bossa. Tam jest chyba szósty poziom. Chyba tak. Wstęp zbroniony. Nieuprawniony wstęp zbroniony. Czyli to nas nie dotyczy. No, my mamy uprawnienie. Są tam kable. Poziom 6. O, to są kable popodłączane. Ale był sprint, jakby nagle zaczęły syreny być. No, tam chyba jest zapalnik. Gdzie? O chłopie. Słyszysz tą syrenę? To tutaj wyje. To tutaj wyje. O krucyfiks. Tutaj dawaj do tego bunkra. O chłopie, zamknięte. Nie otworzymy tego. Zdupcane.
chłopie, żyjesz! Ale jeb... Pobierajcie naszą grę na Androida The Billionaire. Link do gry znajdziecie w bio na naszym profilu. Dzięki.